Jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Mam uzasadnienie w danych, że inflacja będzie nam rosła. Banki wycofują się z tych pierwotnych propozycji. Więc trzeba mieć wyższą skłonność do ryzyka, żeby w takim niepewnym czasie podjąć taką decyzję. Tak, tak. Okaże się, że po prostu siedzimy w 24-procentowej inflacji ze stopami 20%. Mhm. Do tego, żebyśmy mieli zjawisko, które nazywamy bańką, musimy mieć dwa czynniki. No, mamy po drugiej stronie takich ludzi, którzy mówią, no tak, ale historia w zasadzie zatoczy to koło i będziemy w tym samym miejscu. Nie będziemy w tym samym miejscu. Unikamy tego tematu, ale to jest jeden z podstawowych powodów naszej inflacji. Business Rider. Cześć, witajcie. Moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Kuniewicz, która od 15 lat zajmuje się analizą rynku nieruchomości, a w szczególności analizą rynku mieszkaniowego. Cześć, Piąteczka. Cześć. Cześć. Dzisiaj Katarzyna ma stanowisko głównego albo analityka, albo kierownika zespołu analizy w firmie Obido. I chciałem, żeby podzieliła się swoimi najnowszymi danymi, informacjami, ale też i predykcjami na temat właśnie, co się dzieje w rynku mieszkaniowym i co się może wydarzyć, bo wiele osób do mnie pisze w komentarzach i prywatnie, co z tym rynkiem, czy to już jest bańka, czy to jest dno, czy ceny będą spadały, więc jest duża niepewność na rynku i postanowiłem zaprosić kogoś, kto ma naprawdę dobrze przeanalizowane dane, siedzi w tym już od wielu lat. Jak ja się obserwuję już od kilku lat, jeszcze pracowała w firmie REAS i JLL, prawda, i te analizy jakby słuchałem, inspirowałem się nimi, bo na konferencjach dla deweloperów bardzo często Kasia miała swój panel, którym pokazywała te liczby i pokazywała, co się dzieje. Więc chciałem zapytać właśnie, co się wydarzyło w ostatnich kilku miesiącach? Jakbyś mogła tak w kilku zdaniach streścić, jak się zachowywały takie największe rynki mieszkaniowe w Polsce i gdzie jesteśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o ten rynek? No, jesteśmy w takim bardzo ciekawym momencie. Można powiedzieć, od kilku lat jesteśmy nieustannie w ciekawym momencie na rynku mieszkaniowym, ale ten jest naprawdę wyjątkowy, bo jest to rynek bardzo niepewny w tej chwili. Co się dzieje? Mieliśmy dość fantastycznie zapowiadający się rok 2020. Pamiętacie, marzec, pandemia. Zamknięcie biur, w zasadzie nie wiedzieliśmy, co się będzie działo. Przy rozpędzonym najpiękniej sprzedaży i dobrej podaży na rynku mieszkaniowym, mówię o tych największych rynkach w Polsce, dużych miastach, na rynku pierwotnym nagle całkowite wyciszenie. Tak. Porównanie do roku 2008-2009 było uzasadnione, no tylko, że okazało się, że ten kryzys, który wtedy nastąpił, to zatrzymanie, no to był, on trwał dwa miesiące. Dwa miesiące. Koniec. I wszystko się odwróciło. Wszyscy wstrzymali oddech i się zastanawiali, czy sprzedawać, czy się trzymać zęby. Dokładnie. Zaciskać. Nie wiadomo było, co zrobić, ale to trwało krótko. Tak. Deweloperzy się zastanawiali, czy w ogóle, znaczy ludzie, czy przeżyjemy w ogóle, czy jako cywilizacja będziemy dalej istnieć, tak, bo jest. Ten wirus był taki wtedy groźny w mediach. Tak? Prawdę mówiąc, to, czy kupić mieszkanie, czy nie, to była ostatnia rzecz, na którą się wówczas zastanawialiśmy. No ale to potrwało do maja. Już w czerwcu mieliśmy w zasadzie euforię, już jest po pandemii, jeszcze mieliśmy obostrzenia. Ale rynek mieszkaniowy w gruncie rzeczy przeszedł przez pandemię, przez te kolejne fale, przez 2020 rok, 2021, nieustannie się rozpędzając. No i do kiedy on się tak rozpędzał? Rozpędzał się ten rynek w znaczeniu dużych miast z bardzo dobrymi wynikami, mniej więcej do października, listopada 2021 roku. Dlaczego tak się działo? Mieliśmy doskonałe warunki sprzyjające sprzedaży. Wszyscy pamiętamy, 0,1 stopa referencyjna NBP. Banki zachwycone każdym kredytobiorcą, który się pojawiał, a do tego masa pieniędzy na rachunkach bankowych. Inflacja. Inflacja, która wypychała już ludzi na rynek bankowy, w sensie na rynek mieszkaniowy. Po kredyt, który był nisko wówczas, nie był drogi i był dostępny. No i mieliśmy boom. W momencie, kiedy stopy zaczęły rosnąć, to nadal ten wzrost 0,1 do 1, do 2% to było niewiele.
to było niewiele, bo inflacja była wyższa niż stopy procentowe. Pamiętam taką rozmowę z połowy 2021 roku, jak zastanawialiśmy się, no co to znaczy wysoka inflacja. No jest tak, że ja nie tylko 15 lat zajmuję się rynkiem mieszkaniowym, ale długo, dużo lat żyję i ja pamiętam hiperinflację. Naprawdę? Naprawdę pamiętam hiperinflację i jak ktoś mi mówił, że 7% to jest wysoka inflacja, to przyznaję, że mnie to bawiło. Cóż to za inflacja, nie takie inflacje widzieliśmy. No ale oczywiście dla rynku mieszkaniowego, który miał, czy dla rynku w ogóle, który miał stopę i inflację na poziomie 2%, 7% to było już dużo. Wiecie, co się dzieje i wiesz, co się dzieje. Dzisiaj mamy potwierdzenie danych GUS-owskich, mamy prawie 14% inflacji i to jest nie jest koniec. Tak, będzie no więcej. No i będzie więcej. No i co się wydarzyło? Po drodze wydarzyły się dość ważne rzeczy, mianowicie po drodze wydarzyła nam się inflacja już pod koniec 2021, nowy ład, w lutym wybuch wojny na Ukrainie, przyspieszenie inflacji zaraz po tym, ale już w ciągu takim inflacyjnym podnoszenie stóp, właśnie mamy stopy 6%. Tak. I tak jak z inflacją, to nie koniec. Więc musiało się zmienić. Tak. I jeszcze nowy ład do tego. Tak jest. I jeszcze bym dodał taką jedną rzecz, że ustawa deweloperska, której jeszcze nie czujemy nowej ustawy deweloperskiej. Tak? Wydaje mi się, że zaczynamy czuć nową ustawę deweloperską i powiem na czym, ale jakby wracając do tego, zapytałeś w jakim jesteśmy momencie. Naprawdę do stycznia, do połowy lutego byliśmy nadal na rynku, który mógł się rozpędzać i to, co go hamowało, to była za mała podaż tak naprawdę. Tak. Natomiast w ciągu miesiąca, jak na rynek mieszkaniowy, to jest niezwykle szybko, nastąpiła bardzo gwałtowna zmiana i ta najprościej mówiąc w tej chwili, rynek, który kwartał temu, 3 miesiące, 4 miesiące temu był rynkiem przede wszystkim podażowym, to znaczy to podaż dyktowała warunki, w tej chwili mamy już rynek, na którym klient zaczyna dyktować warunki w tym sensie, że decyduje na razie nie o cenie, ale decyduje o sprzedaży, o wolumenie sprzedaży. Tak. To on staje się najważniejszy. No i ta najbardziej gwałtowna zmiana to jest ta zmiana przejścia z jednej pozycji na drugą i niepewność, która jest związana z najbliższymi miesiącami. No bo ten rynek jest taki trochę zatwardziały i te biura sprzedaży i deweloperzy też często no nie są tacy elastyczni, że teraz pyk i nagle zaczynają się przymilać do klienta, gdzie 2 lata warczali na nich i się pytali, dlaczego... O co panu chodzi, dlaczego pan, czy tak nie? Szybko. Tak. A dzisiaj to musi jeszcze trochę chyba potrwać. Zanim wszyscy się zorientują, że trzeba inaczej klienta obsługiwać. Absolutnie tak. Jestem przekonana, że to jest bardzo trudny moment przede wszystkim dla zespołów handlowych w tej chwili u deweloperów, dlatego że trudno jest po wielu latach takiego obsługiwania klienta trochę jak notariusz, podpisywania po prostu umów gotowych, które się same niemal negocjowały, prawda? Trudno przejść w ten tryb, w którym podstawowa różnica, klient przychodził i kupował w ciągu miesiąca, 5 tygodni, jeszcze niedawno, w tej chwili klient przychodzi i mówi, ja poczekam, ja się wstrzymam, muszę obejrzeć wszystko, prawda? Jeżeli w ogóle ten klient przychodzi i on nie został przez stopy procentowe w ogóle nie został wyrzucony z systemu bankowego, z możliwości wzięcia kredytu, jeżeli on jest na rynku, a wiemy z badań, robię na Obito takie ankiety na stałe, robię takie ankiety, których pytam klientów, ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie na rynku pierwotnym, zadaję im takie proste pytania, szybkie ankiety i w tej chwili pytam o wpływ stóp procentowych na ich decyzję o zakupie mieszkania i ewentualnie decyzję o wzięciu kredytu hipotecznego. 38-40% tych, którzy są w tym procesie zakupowym, odpowiada mi, nie ma znaczenia dla mnie wzrost stóp procentowych, ponieważ mam gotówkę. To jest bardzo duża liczba i można powiedzieć, wow, fantastycznie, 40% gotówkowców.
NBP jeszcze rok temu mówił, na rynku jest 60% gotówkowców. Myślę, że to nie jest tak, że kiedykolwiek było 60%, ale 40% to jest bardzo solidna podstawa. Kłopot polega na tym, że też 40, 50 czy 60% rok temu to było 40% ze znacznie większej liczby zainteresowanych zakupem niż jest obecnie. No właśnie, i jest jeszcze inne grupy, które też są, wiem, że bardzo ważne, bo pamiętam, byłem na konferencji, gdzie mówiłaś o tym, jest taka jedna grupa, na którą też trzeba zwrócić uwagę. Aha, myślisz o tych, którzy mówią, przyspieszę zakup na przykład, czy myślisz o tych, którzy mówią, ja w ogóle wychodzę i idę na rynek najmu? O tych, którzy mówią, ja chcę. Ale się boję. Ale się boję, czyli się wstrzymuję. Tak, ale jestem gotowy i stoję w blokach startowym. Tak. Startowych. To jest w gruncie rzeczy grupa, o którą w tej chwili deweloperzy, handlowcy powinni dbać. To jest jedyna grupa, na którą można wpłynąć. Na tych, którzy stracili zdolność kredytową, nie wpłyniemy w żaden sposób. Tak, nawet jak obniżymy im cenę o 20%, to oni i tak nie mogą kupić. Tak, nie są w stanie. Na tych, którzy mają gotówkę i są zdeterminowani, żeby kupić, nie wpłyniemy w tym sensie, że ich nie trzeba zachęcać. Po co na nich wpływać mocniej? Została najważniejsza grupa, którą się trzeba zajmować. Ich wcale nie jest mało. Z deklaracji, z tych ankiet wynika, że to jest 30 do 35%. Okay. Czyli można powiedzieć, że ci klienci są, a oni są tacy pochowani w takich norkach i tak. Patrzą tylko, co się dzieje. Dokładnie. I są gotowi. Tak. No i są gotowi na kupienie mieszkania. I co ciekawe, jak patrzymy na Obido i Oto Dom, czyli nie tylko na portal, w którym jest rynek pierwotny, mówię o Obido, ale tam, gdzie jest wszystko, i najem, i wtórny, i pierwotny na Oto Dom, to tam widzimy, że tych, którzy deklarują, jeszcze niedawno tych, którzy deklarowali, chcę kupić tylko na rynku pierwotnym, to te wyniki by sięgały, te odpowiedzi sięgały 20%. W tej chwili tych, którzy mówią tylko rynek pierwotny, to jest 5-6%. Okej, czyli jakby oni dzisiaj mówią, okej, jak mnie nie stać na pierwotny, to tak jest. Jeśli nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. To przejdę na wtórny, spojrzę na wtórny. Więc to pływanie klientów pomiędzy tymi rynkami w takim czasie jest bardzo charakterystyczne i oczywiście to jest ta grupa 30%, tak. 33-35% tych, którzy mówią, ja się przyglądam, ja potrzebuję więcej czasu, jest bardzo niepewnie, ja nawet mam pieniądze. To jest prawdopodobnie grupa, która również dla banków nadal jest niezwykle atrakcyjna, dlatego że ci ludzie mają oszczędności, które wystarczają co najmniej na 40-50% zakupu, tak, wkładu i zakupu mieszkania, czyli tej kwoty, która jest pod... Więc bank, który ma kredytobiorcę, który ma, daje zabezpieczenie i ma połowę gotówki... To jest idealne. No właśnie, ale jak to jest, bo mówi się w ogóle, że w połowę kupuje na kredyt, połowę na całym rynku, tak średnio. Natomiast z tej połowy, która bierze dzisiaj kredyt, to znaczna część w ogóle nie może, odpadła nam, prawda? Absolutnie. Ale jakby ta, która bierze kredyty, to ona to nie biorą wszyscy pod korek, ile absolutnie tylko dają. Nie. Tylko tak naprawdę mało kto o tym wie, że ta średnia tego własnego wkładu czy kredytowania jest inna niż się wydaje, że pod korek wszyscy biorą. Więc absolutnie. Masz te dane, ile to wychodzi? To znaczy, to pokazuje nam zresztą Narodowy Bank Polski za Amronem, zdaje się, takie kwoty, te średnie, które mówią, z jaką ilością wkładu własnego mamy do czynienia. I oczywiście przepisy dopuszczają nawet, żeby to było tylko 10%. Tą normą powinno być 20%. Oczywiście, że tak nie jest. 30-40% to są te kwoty, które ludzie wkładają jako własne pieniądze. I gdybyśmy mieli takich kredytobiorców, to banki nadal byłyby skłonne dawać im pieniądze. Kłopot z nimi polega na tym, że część naprawdę została wyeliminowana przy policzeniu raty, która by ich obciążała obecnie co miesiąc. Tak. Dlatego, że jesteśmy w bardzo niekorzystnych warunkach w porównaniu z tymi sprzed roku. Tak. Tak, mamy jeszcze wysoką marżę cały czas. Ale ona spada już jakby.
dzisiaj? To jest bardzo ciekawa rzecz, wiesz, dlatego, że mieliśmy ponad 2% marże, potem mieliśmy taki zjazd, ogłoszenie przez dwa banki, że tam 1,6, 1,7 i teraz mamy z powrotem do tych marż powyżej 2%. Okay. Dlaczego tak się dzieje? No bo mamy ogłoszone wakacje kredytowe, prawda? Zapowiedź wakacji kredytowych przez rząd. Banki wycofują się z tych pierwotnych propozycji. Okay. A przy tym mamy nadal zmienne stopy, najczęściej proponowane, choć można wziąć kredyt na stałej stopie i to jest drogie. Ale widzę, że to są takie dwie rzeczy, które ja widzę. Na przykład ja teraz proceduję jakiś tam kredyt i tam mam już 1,6 nawet, tak? Tak. Propozycje, gdzie w tamtym roku tak naprawdę to by było zapomnij o takiej marży. Nie było takiej możliwości. Więc co ty myślisz o tym, że jeżeli byłyby takie marże na poziomie 1,6, gdzie kiedyś było 2,2, 2,3, 2,5 i tak dalej, to, dla osób, których stać, którzy mają pieniądze, jakby to nie jest ich takie mieszkanie pierwszej potrzeby, że to są wszystkie pieniądze, które mają i jak go kupią, to nie będą mieli co jeść, że to jest dobry moment, żeby właśnie brać kredyt, kupować mieszkanie, bo de facto za 3 lata, kiedy będą niskie stopy, oprocentowanie będzie tańsze, będą mieli najtańsze kredyty. To jest prawda, tylko trzeba mieć, powiem Ci, to, co mają Polacy w dużej ilości i to się objawia i nazywa przedsiębiorczością, ale jest w gruncie rzeczy skłonnością do ryzyka. Więc trzeba mieć wyższą skłonność do ryzyka, żeby w takim niepewnym czasie podjąć taką decyzję i wziąć kredyt. Trzeba uwierzyć w swoje przewidywania, które są absolutnie w tej chwili uzasadnione, skoro jesteśmy w takim momencie rzeczywiście wysokiego wyboru, prawda? Wysokiej inflacji. To kredyt, który bierzemy kupując mieszkanie, przecież on nie jest dwuletni. Tak, to są kredyty 10-letnie, 15-20-letnie. Czy 30 nawet? Nawet 30, tak. Tylko trzeba mieć odpowiedni wiek, żeby bank dał Ci kredyt 30-letni. No i teraz jest pewne, że w tym czasie, nawet w tym okresie, który teraz jesteśmy, że jesteśmy w okresie wysokiego kosztu, ale że to będzie spadało. Tak. Niemniej jednak trzeba oprócz tego, że mieć zdolność i tu zakładamy, że ktoś taki ma, trzeba mieć pewną, tak jak powiedziałam, wyższą skłonność do ryzyka, żeby teraz kupić. Albo bufor, bo na przykład dla mnie jakby mogę to zrobić bez kredytu, ale zrobię to z kredytem, bo wiem, że dzisiaj jakby kupuję kredyt w promocji, ale tej promocji nie będzie za dwa lata, kiedy sobie spadały. A tu miałem takiego gościa, który zajmuje się ekspertem od kredytów i mówił mi coś takiego, że dzisiaj banki namawiają na te stałe stopy. Na przykład moja wspólniczka miała propozycję, starała się o kredyt na zmiennych stopach, ale nie wiadomo, dlaczego dostała umowę do podpisu na stałych. No co to jest? Nie? Ale nie, tak zrobiliśmy. Tak. I po prostu banki, jak kiedyś nie chciały tych stałych stóp, to teraz wpychają ludziom te stałe stopy, tak jakby wiedziały i czuły, i jakby grały w pewien hazard, że albo wiedziały więcej od nas, że te stopy się długo nie utrzymają. Więc to nie ma najmniejszych wątpliwości, że bank tutaj te przewidywania, nawet jak obserwujemy to, co banki mówią, to, że nie mamy nigdzie prognoz, które by wskazywało, że te stopy, które mamy obecnie, że to jest historia, pięciu lat, a w tej chwili kredyty na stałe stopy to jest 5-7 lat, to co proponują, prawda, banki, to znaczy kredyt jest długi, tylko gwarantowana jest ta stopa stała. Był taki moment, to był chyba luty, może marzec, kiedy jeszcze nie było tej rekomendacji zmienionej, żeby w której, prawda? Ona była do końca marca. Zgadza się, że to trzeba było doliczyć, czy banki doliczały 2,5 punkta procentowego, nie 5, tak jak obecnie zalecane, do stopy, która jest obecnie przy liczeniu zdolności kredytowej. To był krótki czas, ale w ogóle jeśli chodzi o stałą stopę, to ta historia zaczęła się jednak od przepisów unijnych i tej konieczności wprowadzenia kredytów od czerwca tamtego roku, konieczności wymuszenia na bankach oferowania kredytów hipotecznych stałą stopą. W tej chwili to jest naprawdę bardzo drogi kredyt. Mhm. To jest prawda. I gdybym ja w tej chwili brała kredyt hipoteczny, gdybym chciała, to bym się zdecydowanie skłaniała w tym momencie do kredytu ze zmienną stopą, przyznaję.
tak wierząc w to, że historia wysokich stóp to jest historia, której ja horyzont widzę. Mhm. Która nie może trwać długo. Tak, tak jest. Bo ona tak. zniszczy wszystko i tak. jakby ona jest po to, żeby wyhamować inflację, a nie po to, żeby... Bo nie wierzymy w katastrofę gospodarczą, muszę ci powiedzieć, tu razem. Dlatego, że, że jest grupa ludzi, którzy wierzą w stagflację z myślą o tym, że bardzo wysoka inflacja i zamiast wzrostu to zwijanie się gospodarki. I tylko pytanie o perspektywę. Tak. Czy myślimy o tym na kilka miesięcy do przodu, czy myślimy o tym na 3-4 lata do przodu? Biznes Rider. Czy uważasz, że ta stagflacja, wydaje mi się, że jest realny scenariusz, ale nie w takich dużych poziomach, że wielka inflacja, czy 50-70% i ujemny wzrost gospodarczy, no bo tylko raczej, raczej niższy wzrost i wyższa inflacja, tak jakby, żeby wzrost był dużo niższy niż inflacja. I w pewnym sensie, że ten rynek trochę siądzie, w ogóle wszystkie rynki trochę siądą, natomiast mimo wszystko, ze względu na to, co się dzieje dookoła nas, nawet nie u nas, to ceny mogą dalej rosnąć. Tak, i teraz pytanie, dlaczego zgadzam się z tobą, w tym sensie, że ja po prostu jestem optymistką, to od razu ostrzegam, że ja nawet mam taki scenariusz, który życzę sobie, siedzę i myślę, zrealizuje się i ten scenariusz jest prosty na najbliższe 3-4 miesiące, znaczy wydaje mi się i mam uzasadnienie w danych, że inflacja będzie nam rosła, ale najwyżej do sierpnia i że nie będziemy mieli 20%, ale możemy mieć 17%, ale z powodu tego, że już w poprzednim roku, do którego się odnosimy, kiedy liczymy inflację, były w tym okresie wysokie ceny, to, że będziemy mieli przynajmniej stabilizację, jeśli chodzi o poziom inflacji od września, października. Tak. Jak patrzymy na to, kiedy wypadają posiedzenia decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej, to wiemy, że do wakacji zdarzy nam się podwyżka stóp jeszcze raz w następnym miesiącu. W sierpniu będzie odpoczynek. To dlatego, że w sierpniu nie ma posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej decyzyjnego. No i teraz przy realizacji tego pozytywnego scenariusza, który widzę, czyli wyobraźmy sobie, że wysoka inflacja jeszcze w sierpniu, ale we wrześniu już nie wyższa, to sygnały, które dostaje Rada Polityki Pieniężnej mogą spowodować, że jeżeli podniesie we wrześniu stopy, to już to nie będzie o 0,75, tylko że to będzie o 0,5, może 0,25. I że do końca roku dojdziemy do momentu takiego wyciszenia, ustabilizowania się stóp. Może nie spadku, ale ustabilizowania się. I widzę to uzasadnieniem dla tego scenariusza jest to, że jak obserwujemy dotychczasową politykę i rządu, i Narodowego Banku Polskiego, to widzimy, że to nie jest tak, że Narodowy Bank Polski pilnuje wartości złotówki. Jednak, nie chcę nic złego powiedzieć, ale jednak to nie o ten wskaźnik chodzi. Czegoż pilnowaliśmy do tej pory? Pilnujemy poziomu bezrobocia. I żeby nie wydarzyła się tu katastrofa, to nie możemy mieć za wysokich stóp i doprowadzenia do gwałtownego spadku gospodarczego. Mówię o PKB. Więc dlatego jestem zwolenniczką tego, że tutaj będzie ochrona gospodarki. No i teraz pytanie, dlaczego miałyby tylko ceny mieszkań przestać przestać rosnąć albo wręcz się cofać, nagle zaczną spadać. Dlaczego nie wierzę w tej chwili w ten scenariusz? Przyczyną jest to, że wprawdzie popyt spada, ale cena nie zależy tylko od popytu, tylko zależy przede wszystkim a. od kosztów, b. od ilości podaży w stosunku do popytu. A my nie mamy nadwyżki podaży nad popytem. Podaż jest częściowo sprzedana w tych dobrych czasach. Nowe są wstrzymywane. Tak, i mamy sytuację ustalania się równowagi na tym rynku po prostu na niższym poziomie obrotów. I na razie widzimy tylko takie zjawisko. Nie widzimy zjawiska spadku popytu przy wysokiej podaży, bo to byłby rzeczywiście scenariusz, który pomimo wysokich kosztów zmusiłby deweloperów do obniżki cen, w gruncie rzeczy do obniżki marży po prostu, prawda? A dzisiaj jeszcze chyba te marże stoją, tak? Na razie marże się zatrzymały. Zagrożenie pierwsze, które dla marż wystąpiło, to ono miało charakter kosztowy.
I to jest prawda, naprawdę ceny materiałów poszły gigantycznie, szybko w górę. Stabilizują trochę, tak? Tak jest. Mamy w tej chwili zupełnie już inną sytuację niż mieliśmy 4 miesiące temu. Dokładnie, że tam każdy robił zapasy, jest wszemu ludzie, którzy kupowali sobie na place palety cegieł. Jako lokatę kapitału. To samo się działo ze stalą, której podobno brakowało, ale pełne magazyny stali były, bo to były zapasy pod to, żeby dobrze handlować w dobrej cenie tą stalą. No właśnie, i teraz w sytuacji, w której mamy ograniczony podaż ograniczoną, stabilizuje się też jakby ta sytuacja. No ale deweloperzy dzisiaj, na przykład ja, nie buduję tyle, ile mógłbym. Zresztą bardziej chodzi o moją taką filozofię życiową, ale wiem, że niektórzy mogą, mają działki, mają grunty, mają pozwolenia nawet i nie rozpoczynają tylko po to, żeby przed ustawą wyjść. Natomiast nie zaczynają budować, bo boją się, że koszty pójdą do góry, oni sprzedadzą i ich marża się zmniejszy, więc ta podaż będzie mniejsza. No właśnie, więc ty jesteś optymistką, twierdzisz, że ceny w dół nie pójdą. Nie pójdą, ustabilizują się, mimo że będziemy mieli bardzo ciekawe zjawisko i widzimy w tej chwili to zjawisko teraz czerwcowe, mianowicie wprowadzania do sprzedaży pozornego odrobinę nowych projektów po to, by sprzedać jedno, dwa mieszkania przed wejściem w życie nie tyle nowelizacji ustawy deweloperskiej, co tego jednego przepisu dotyczącego, czy zbioru przepisów dotyczącego deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. Tak. Prawda? I teraz samo sprzedanie tego jednego mieszkania niejako zatrzymuje tę inwestycję w warunkach przed nowelizacją. Czyli bez działania funduszu. Oczywiście, że to jest kwestia 2 lat, bo wiadomo, że trzeba będzie w ciągu 2 lat i tak wszystkie, po 2 latach wszystkie inwestycje zostaną objęte funduszem, tak? Tak, niezależnie kiedy były zaczęte. Tak. Natomiast jakby to ja konsultowałem to z prawnikiem i tutaj nawet nie ma znaczenia, kto to podpisze, tę umowę. Tak, może prezes zarządu kupić takie mieszkanie od spółki swojej. Bo to jest tylko czysty techniczny element, który trzeba spełnić. Prawda? No ja bym wolał kogoś innego do tego. Ale właśnie i to jest jeszcze element taki kosztotwórczy, tak? Czyli ta nowa ustawa deweloperska, która nakłada na deweloperów dodatkowy podatek. Tak. Wprawdzie on jest niewielki. Ja bym tutaj Nie wiem, czy jest niewielki, bo obniżyli go trochę, prawda? Bo ta stawka jest, ale jeżeli mówiliśmy o 1%, bo ja z mojej jednej inwestycji miałem tam 250 000 dodatkowego kosztu, więc. To nie jest tak, że... Wiem, to nie było dużo, natomiast wydawało się w tamtych warunkach, kiedy te przepisy wchodziły, bo mieliśmy, prawda, długi ten okres dostosowania, wydawało się, że to zostanie bardzo ładnie po prostu skonsumowane w cenie dla nabywcy, prawda, w ten sposób. A dzisiaj to już nie jest takie pewne, prawda, tym bardziej, że nabywcy, którzy zostali, jest ich znacznie mniej, czyli mamy więcej czynników, które wpływają na takie poczucie niepewności, zastanowienie i po stronie deweloperów, i po stronie nabywców. W związku z tym ta teza, o której ja mówię, że nie widać powodów, dla których ceny miałyby spaść, no wynikają przede wszystkim z tego, że popyt i podaż nadal się mniej więcej w tym samym punkcie spotykają, tylko że to jest niżej niż dotychczas. Na innych wolumenach po prostu. Tak jest. Ta Warszawa jeszcze 2 lata temu, rynek warszawski, tu patrząc na granice administracyjne, to był rynek, na którym 23-24 do 27 tysięcy mieszkań mogło się sprzedać rocznie. W tej chwili schodzimy do poziomu 17 tysięcy, jak patrzymy na 12 miesięcy sprzedaży, te ostatnie, licząc z majem. Więc czy to jest rynek w zapaści? Absolutnie nie. Jest rynek na niższym poziomie obrotu. Tak, po prostu jesteśmy dzisiaj w takiej hibernacji. Tak. A czy nie jest tak, że ten rynek deweloperski to jest taki rynek, gdzie jesteśmy po parunastu latach, pięknych latach deweloperów, gdzie te koty się tak trochę rozpasły, w sensie te firmy, spółki są tłuste, mają zapasy, mają tą słoninę, z której mogą sobie ten czas przewegetować, na zasadzie stać ich na to, żeby nie sprzedawać tak naprawdę, tylko budować.
wybudować. Tak. Ewentualnie alternatywnie zamieniać mieszkania, tak. Nawet jeżeli mają kontrakty, muszą wybudować, bo połowę sprzedali na przykład, to żeby sobie je zamienić, wykończyć i wynająć, na przykład refinansować. Mhm. Tak. Czy to nie jest tak, że mają dzisiaj dużo innych możliwości, a to nie będzie tak, że będzie jeden deweloper padał za drugim, bo no, ja to tak widzę, tak, że widać, że to nie jest branża, która dopiero wstała z kolan, tak. Tylko to jest branża, która jest po tłustych latach. Absolutnie jest to branża, po pierwsze, która jest bardzo profesjonalna w tej chwili. Po drugie, naprawdę wyposażona w gotówkę. Oczywiście, że przyzwyczajona do łatwego sprzedawania. I to jest ta rzecz, która uderza w branżę i powoduje, że ludzie się czują źle, tak? Czują zagrożenie. Natomiast no to nie jest sytuacja, w której można by podejrzewać, że firmy będą upadać. Wyobrażam sobie sytuację, że mniejsze firmy będą kupowane, czy ich zasoby w postaci ziemi będą kupowane przez większe podmioty, natomiast zagrożenia dla płynności i tutaj jakiejś upadłości, no w ogóle tego w tej chwili nie widać. My rozważamy sytuację między tym, między raczej, czy będzie nam tak bardzo dobrze, jak było, czy będzie nam trochę gorzej na niższym poziomie. Dokładnie, czyli jeżeli ktoś ma działkę, a mój nie chce budować, bo nie wiem, co będzie, bo wolę spokojnie to robić, to po prostu ktoś większy, kto ma zasoby, musi budować, musi produkować, będzie kupował takie coś i będzie, tak jest. I będzie dalej w tym kierunku szedł. Mhm. Business Rider. Rynek trochę się zmienił przez te kilka lat, bo trochę też widziałem z Twoich analiz, że jakby przeniósł się trochę w innych kierunku, czyli już Warszawa nie jest takim skupiskiem tego biznesu. Tylko mogę powiedzieć jakieś liczby, które pokazują to. Więc mieliśmy taką sytuację, że 5-6 lat temu, nawet jak spojrzymy na dane GUS-owskie, to te 6 największych rynków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Trójmiasto razem liczone i Łódź, te 6 rynków to była mniej więcej połowa produkcji deweloperskiej, jaka była produkcji tej mieszkaniowej, jaka była w Polsce. Jak patrzymy na dane z poprzedniego roku, z 2021 i patrzymy już na oddawane mieszkania, no to udział tych rynków to jest udział 34-35%. Pytanie, co się stało? Czy one tak się zmniejszyły, te rynki? Czy oferta jest tyle mniejsza? Czy ludzie nie chcą mieszkać? No nie, po prostu reszta tak urosła. Po pierwsze, mamy przepiękne, niezwykle dobrze rozwijające się te wianuszki gmin wokół największych miast. To jest jedna rzecz. Ale mamy miejscowości od 200 do 500 tysięcy mieszkańców, od 100 do 200 tysięcy mieszkańców, które kwitną. Nie możemy powiedzieć, nie można powiedzieć o tym, że to są rynki, na których sprzedaje się tyle, ile się sprzedaje w Warszawie, Wrocławiu czy Poznaniu. Oczywiście nie. Natomiast lokalnie to nie jest, tam nie operuje jeden deweloper. To już mamy 3, 4, 5 deweloperów na rynkach, których się 10 lat temu absolutnie nie mogliśmy tego spodziewać. Bo było za duże ryzyko. Była płytkość olbrzymia. Tak. Wybudowanie kolejnego bloku było obarczone niebezpieczeństwem, że nie znajdzie się nabywca. Z czego to wynika? No, po prostu myśmy się w tym czasie, w tych ostatnich 10 latach naprawdę przepięknie bogacili. Już nie z poziomu takiego niskiego, tylko już z pewnej podwyższonej średniej. Tak, no, po prostu się żyło lepiej w Polsce. Po tak? prostu się żyło lepiej, dokładnie. 10 lat, wiadomo, że nie każdemu, no, ale jakby tak, jeżeli chodzi o globalnie, to na pewno. Tak, rzeczywiście nastąpiło społecznie takie rozlanie tego zjawiska, no tworzenia się takiej klasy średniej nie tylko w największych miastach. Bardzo ciekawe zjawisko w drugą stronę też nastąpiło po stronie popytu. Mianowicie ludzie zaczęli odkrywać zalety życia tego lokalnego w niezbyt dużej miejscowości. Pandemia pchnęła nas jeszcze bardziej w te obszary takie zielone, podmiejskie albo powrotu do rodzinnych miejscowości z dużych miast, prawda? W badaniach zaczęło nam wychodzić to zainteresowanie i poszukiwanie zieleni, ogródków, większych balkonów. To było chwilowe, ale mamy troszeczkę większe zainteresowanie nadal tymi zielonymi częściami, ogrodami, ale bardziej tym, jak wygląda osiedle, na którym będziemy chcieli zamieszkać. Ale co ciekawe, jak się pojawiła wojna,
to ta tendencja taka, która nam obserwowaliśmy, wypychania naturalnego wychodzenia ludzi poza duże miasta, została wzmocniona poprzez lęk również. I pytaliśmy w ankietach, zaraz już w pierwszym dniu, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, pytaliśmy o to, czy zmieniają się kryteria wyboru mieszkania. No i zaczęły się pojawiać odpowiedzi, że ja dalej od centrum, dalej od lotniska, wybiorę mieszkanie dalej od ważnych punktów takich administracyjnych. Pytanie jak kiedy, bo czy to nie było tak, że przez pierwszy miesiąc ludzie się bali, że bomba uderzy w Warszawę? To jest w ogóle... A już za miesiąc czasu zapomnieli w ogóle o tej wojnie, tak w cudzysłowie oczywiście, że... Wiesz co, tak jak patrzę na te ankiety, robiliśmy ankiety i zrzuty tych ankiet obserwowałam codziennie, no to prawdą jest, że w takiej masowej skali trauma wojenna tak bardzo wyraźnie trwała 3 tygodnie. Trzy tygodnie dosłownie. To nie znaczy, że potem zapomnieliśmy, ale ona bezpośrednio przestała wpływać na wybory związane z zakupem mieszkania. Czy dlatego, że wojna nas przestała interesować? No i tutaj to jest tak, po prostu zostało to wypchnięte przez inny czynnik. Zaczęły nam się pojawiać bardzo wyraźne podwyżki stóp procentowych. To jest ważniejsze. Po prostu kolejny czynnik zaczął wpływać mocniej i to jest w tej chwili taka decydująca narracja i taki decydujący czynnik o pewnych lękach. To jest inflacja i to są stopy procentowe. Jednocześnie ludzie nadal czują się niepewnie, jeśli mówię o tych kupujących, dlatego że nie do końca wiedzą, czy mogą takiego ważnego, dużego zakupu dokonać, nawet jak mają gotówkę. Tak, ale ważne jest to, że oni są gotowi, są chętni, tylko że oni się jeszcze trochę boją i być może potrzebują czasu, czy to 3 miesiące, pół roku, żeby się trochę uspokoić i być okej, widzę, że ceny dalej rosną. No właśnie, a ja chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, bardzo ważną. W pandemii widać było te wyjście w ogródki, w te balkony, duże, żeby ludzie mieli dość mieszkania w tych kilkach małych i przejść do większych. A czy teraz się ta sytuacja nie odwróciła, że po pierwsze, nie stać ludzi na tak duże mieszkania, bo ceny urosły. Po drugie, stopy spowodowały brak dostępności, czyli jak nie mam na milion, to chociaż wezmę za 600 tysięcy, prawda? Byleby mieszkać albo trochę dalej, albo mniejsze. Po prostu, dobra, nie ma balkonu albo tarasu, ale jest mieszkanie. Ale nie ma pandemii, więc może już tak nie potrzebuję, Może już tak, no właśnie, i czy to nie spowoduje zmian tak naprawdę strukturalnych w strukturze mieszkań u deweloperów? Mamy ciekawą tendencję i tutaj mamy to zjawisko, które obserwujemy dzięki Oto Dom, czyli dzięki portalowi, na którym widzimy ogromny ruch, który przechodzi ten nieruchomościowy w Polsce i mamy przenikanie się rynków pierwotnego, wtórnego i rynku najmu. Tak, niestety mamy z powrotem tendencję do tego, że to kupowane mieszkanie jest mniejsze. Oczywiście, że nie jest tak, że możemy sobie zamówić, że my chcemy większe i deweloper nam większe wyprodukuje, tylko to się dzieje inaczej. Deweloper coś nam dostarcza i być może gdyby nas było stać, gdyby to było możliwe, to deweloperzy budowaliby większe mieszkania, ale na razie ich nie budują. Potwierdzenie, wzmocnienie tej tendencji idzie z rynku najmu. Jak się spojrzy na dane dotyczące liczby ofert na rynku najmu w największych miastach, ale nie tylko w największych, możemy powiedzieć o 20 tych miast w Polsce, z liczbą mieszkań wystawianych na wynajem, to mieliśmy w ciągu tygodnia, 2 tygodni po wybuchu wojny, mieliśmy absolutny zjazd, taki o 50% średnio spadła liczba ofert najmu. Mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, w której można powiedzieć tak, znacznie mniej ofert najmu i teraz jakie mieszkania były głównie wynajmowane? Zaczęliśmy od najtańszych i najmniejszych. W związku z tym w ofercie zostawały największe i najdroższe i mieliśmy ten pierwszy komunikat gdzieś w marcu, kwietniu, że ceny najmu rosną, w sensie te czynsze. Jeszcze nie było wzrostu czynszów, jeszcze to było nieprawdziwe. To w ofercie zostawały tylko najdroższe, dlatego liczone średnie były wysokie. Czy to oznacza, że tam te czynsze nie wzrosły? No, bo od kwietnia już obserwujemy sytuacje, w których mieszkania, które przychodzą, pojawiają się na rynku najmu, po pierwsze natychmiast są wynajmowane,
po drugie są wynajmowane po wyższych cenach. Proszę. To pytanie, jak no, liczyli tą, czyli średnio, prawda? No, czyli średnio z tego tak samego jest. Segmentu, z tego samej tak. półki i wielkości, o, tak. ilości pokoi, prawda? Mamy taką sytuację, że wiesz, ten poprzedni rok i ten rok to są lata, w których oddawane są do użytku dość duże liczby mieszkań kupowane 2-3 lata temu od deweloperów inwestycyjnie. I teraz te mieszkania wchodzą na rynek najmu i są w sytuacji, w której można by powiedzieć, powinien się odbudować rynek najmu. Liczba mieszkań powinna być znowu wysoka, ale tak się nie dzieje. One na bieżąco są zabierane. Tak. To jeżeli to jest wynajmowane, jeżeli jest zainteresowanie tymi mieszkaniami, i tu wojna ma ogromne znaczenie, no ale jest faktem, że trwa, skoro tak się dzieje, to w takim razie następuje cały czas taka wyraźna zachęta do tego, żeby mieszkanie od dewelopera czy na rynku wtórnym, które miałoby być lokatą, kupować, a rzeczywiście ich cena jest tak wysoka, że raczej to skłania do kupienia 50 zamiast 60 metrów, 60 zamiast 70. I mamy takie sprzężenie tych wszystkich zjawisk, które powodują, że no niestety te mieszkania kupowane i te, w których mieszkamy, te nowe będą mniejsze. Są mniejsze i będą przez pewien czas mniejsze. Bo był taki trend, jakby, że te mieszkania były mniejsze. Pamiętam, tak. 16-17 rok. Ja tak. W 16 roku budowałem mikroapartamenty i wtedy to już było takie... Jaka była średnia powierzchnia, powiedzmy? No, około 20, myślę, ale miałem też 13-metrowe najmniejsze. To takie jedno, ale takie marketingowe tylko. Tak. Tak, żeby było głośno, ale było na tyle głośno, że generalnie... Wybrałeś taką metodę, żeby było głośno, tak. To zrobiłeś 13-metrowe. Nie, dokładnie, że nieważne, kto je mówił, byleby mówili, tak, oczywiście bardzo dużo hejtu było i tak. Do tego stopnia, że pamiętam był taki moment, że ministerstwo mówiło już jakby za nowych rządów, za dobrą zmianą, że no to jest super, że te mikroapartamenty bardzo fajna rzecz, była taka narracja i pamiętam za sobie pół roku, to zmieniła się narracja, bo to jest w ogóle niegodziwe, nielegalne. A to deweloperka, nie? I w ogóle trzeba to zakazać i wsadzić ludzi do więzienia. Dokładnie. Ja pamiętam wtedy miałem prosto z Warszawy, miałem kontrolę Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Budowlanego z intencją zamknięcia mojej budowy na etapie stanu surowego. Ale budowałeś to jako na usługę, jako usługę, prawda? Czyli VAT był wyższy dokładnie, i tak dalej. Tak. Czyli to nie było mieszkanie klasycznie budowane na... Nie. To te przepisy już jakby wchodziły w trakcie o tej większej powierzchni. Natomiast ja miałem problem z przekształceniem, wyodrębnieniem lokali mieszkalnych, tak niemieszkalnych, ze względu na to, że taki dekret wszedł po prostu. Tak jest. I trzeba było iść do sądu po prostu. Tak, ale to się udało, rozumiem. Nie zrobiłem tego finalnie, bo ten budynek sobie zostawiłem, musiałem ludziom oddać pieniądze. Tak, po prostu. Wszystkim... I co, i wynajmujesz to w tej chwili? Tak, wszystkim ludziom oddałem pieniądze, z każdym się kary zapłaciłem, dogadałem. No to była trudna sytuacja, bo nagle musiałem dokładnie. Tam niemałą kwotę na 40 lokali skombinować. Tak. Ale mam ten budynek dzisiaj, on pracuje dla mnie, więc jakby mam tam... Nie straciłeś na tym, choć niestety trochę nie osiwiałeś. Nie. To była sytuacja, w której jakby miałem jeszcze jakiś bufor, na przykład musiałem dać na przykład jakieś projekty, które były już przygotowane do budowy, więc odłożyłem kolejne realizacje, ale z punktu widzenia to ten budynek od tamtej pory urósł jakby razy dwa. Tak, więc jakby gdzieś tam nie jestem stratny. Aha. Natomiast hotel Arche wiem, że sprzedał wszystkim i nie dostali samodzielności, dopiero w sądzie wygrali. No, ale oni też mieli inwestorów i jakby gdzieś tam, tylko że ten hotel pracował, jakby płacił dywidendy, tylko wstrzymali księgi, a ja miałem same księgi zakontraktowane. Rozumiem. Ale to była sytuacja taka ciekawa i taka trudna, natomiast właśnie to, że te trendy są takie w polityce i to mnie nauczyło, że trzeba robić rzeczy konwencjonalne, które są najbardziej prawdopodobne dzisiaj, a nie kombinować takie jakieś nisze, które ktoś może zamknąć. To prawda, to znaczy być może nie opłaca się, jest taka reguła, że zupełnie płynąć z prądem, prawda? Można próbować jakichś okazji, które się zdarzają. Natomiast rzeczywiście te zupełne nowatorstwa, no one się bardzo często mogą skończyć kłopotami. Ale w szczególności właśnie takie jakby jechanie po bandzie w granicy prawa, tak? W tym sensie, no bo jeżeli chodzi o to, że ma jakąś wizję, że to wejdzie i robi to, stać go na to, to niech robi, prawda? No, jak jest wizjonerem. Tak. Więc jakby twoim zdaniem też ten gorący, bo tak, ludzie, którzy muszą gdzieś mieszkać, nie mogą kupić, oni wchodzą w rynek najmu, tak? Tak. Ukraińcy, którzy zasiedli nas, też wchodzą w ten rynek najmu, więc jest duże stanie na rynku i czy to spowoduje, że
ten dodatkowy popyt jakoś zasypie tą lukę po tych kredytowcach? Po tych kredytowcach, co ich odpędziły banki, tak, mówią, że nie można. Pytanie, pytasz mnie raczej o to, czy Ukraińcy, którzy tu przyjechali, czy są w stanie kupować mieszkania? Nie. To jest kolejne pytanie. Aha. Chciałem zapytać, czy wzmożony popyt, tak, i jak inwestorzy, którzy mają gotów kredyt, zobaczą, tak, że zarabia się dobrze i czy więcej, mhm, niż jeszcze chwilę czy temu. Czy oni wrócą, tak, w postaci takiej... W postaci lokaty, tak? To znaczy, powiem Ci tak, w tej chwili to dosłownie trwa, jeszcze nie chcę powiedzieć, że ta ankieta to już mogę powiedzieć, że to są ostateczne wyniki, bo mamy 300, około chyba 350 ankiet, więc to poczekamy, aż uzbieramy 1000 ankiet. Zadaję proste pytanie na Obido w tej chwili i ono brzmi tak, mieszkanie, które kupujesz, masz zamiar kupić, chcesz w nim zamieszkać, mhm, czy wynająć. No i w tej chwili mamy wynik wynająć zaledwie 18%. 18% to porównam, jak to porównam do wyników sprzed roku, sprzed dwóch lat, gdzie były rynki, no był taki moment, że we Wrocławiu 48% mieszkań było kupowanych wyłącznie w celach inwestycyjnych, no to te 18% obecnie w tych odpowiedziach, no to jest tak niewiele. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że naprawdę zostali najodważniejsi, jeśli chodzi o inwestycyjnych. Czyli tak naprawdę mówisz o tym, że inwestorzy się trochę bardziej wystraszyli, tak, i powiedzieli, okej, ma pieniądze, czekają na koncie, zobaczymy, co tak będzie dalej. Tak jest. Między innymi również dlatego, ja mogę, bo to są ci, którzy mogą. Kiedyś pewien profesor zajmujący się rynkiem mieszkaniowym powiedział, że popyt jest jak sarenka, taki płuchliwy. No ten taki inwestycyjny, to on taki jest, on nie musi. To nie jest tak, że jeżeli ja nie kupię, to nie mam gdzie zamieszkać. Tak. Po prostu nie zarobię. Jeżeli nie zarobię, nie przewiduję, nie widzę perspektywy zarobienia tyle, ile chciałam, to ja tej transakcji nie wykonuję. Tym bardziej, że, i to jest ciekawa rzecz, od czerwca mamy obligacje Skarbu Państwa, które nie są już 4-3-letnie czy 10-letnie zabezpieczone na inflacji, tylko roczne i dwuletnie na WIBORze. Wydaje się, że to zaczyna być taki atrakcyjna alternatywa, prawda? No i dzięki temu też banki podniosły, tak? Tak jest, dokładnie. Mamy lokaty nie tak jak było, że prawda 1%, tylko 6%. Oczywiście do inflacji to jest daleko, ale ta inflacja na tym poziomie nie będzie trwała. Bardzo sobie tego życzę. Mam nadzieję, że jak wiesz, za rok się spotkamy, to nie okaże się, że po prostu siedzimy w 24-procentowej inflacji ze stopami 20%. Bo to by świadczyło o tym, że w ogóle jest naprawdę słabo, nie tylko w Polsce, ale szeroko. Ale też budowlanka to jest jakby bardzo duży gałąź rynku tak naprawdę, tak? Tak jest. Coś, co napędza, ale nawet jeżeli by była 24% inflacja, to czy w takim środowisku ceny też nie powinny rosnąć, bo tak, na przykład w Turcji jest 70%, ale ceny rosną 100%. Tak, to jest nieruchomości, prawda, że ludzie biorą kredyty na 15-20%, tak, kupują nieruchomości, które idą w górę o 100. Tak. Jak byliśmy w Sopocie, prawda, na tej konferencji, to był tam człowiek, który opowiadał mi historię, znamy się bardzo dawno, no, 15 lat na pewno, opowiadał historię, jak on 20 lat temu udzielał kredytów mieszkaniowych, na pewno 40% było to tak, oprocentowanie. Tak. No, wiem, w tej chwili wydaje nam się to niewyobrażalne, tak, prawda? Tak. To nie byli inni ludzie niż ci, którzy brali udział w tej konferencji, którzy z takich kredytów korzystali. Czyli to, że możemy się znaleźć w zupełnie innej sytuacji, jest pewne, ale na ten moment, teraz jak na to patrzymy, no to wydaje się, że nadal rynek nieruchomości działa bardzo dobrze, sprawnie, racjonalnie. My jesteśmy na niższym poziomie tylko transakcji, ale nie jesteśmy absolutnie w żadnej sytuacji ani bańki, ani pękania bańki, ani zapaści, ani super kryzysu.
jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Mhm. A jakbyś powiedziała takim właśnie zwolennikom bańki, że jest bańka tak. na rynku, bo jest drogo. Tak. Dlatego mówią, że jest drogo, ponieważ ich nie stać bardzo tak, często. Jest. Tak, i to jest przykre, mhm. że no, ich mhm. nie stać, no ale to nie możemy nic z tym zrobić. Mhm. To dlaczego nie ma bańki, twoim zdaniem? No, jakie są argumenty? Przede wszystkim jest bardzo prosta rzecz. To znaczy, do tego, żebyśmy mieli zjawisko, które nazywamy bańką, mhm. musimy mieć dwa czynniki. Bardzo dynamiczny, comiesięczny wzrost cen tak. na danym rynku i rosnącą za tym wzrostem cen sprzedaż. My nie mamy takiej sytuacji i w zasadzie nie mieliśmy taki bardzo ładną sprzedaż, prawda, rosnące ceny, ale nie w szaleństwie. Tak, tak. Ja pamiętam nasze analizy z RASA, mieliśmy już wtedy, monitorowaliśmy rynek w 2006 roku w Warszawie. W ciągu roku ceny wzrosły 70%. To są wzrosty, tak, tak. szalone wzrosty cen. To jest cen. Już niebezpieczne. Tak, a jeżeli jest. Te wzrosty są porównywalne ze wzrostami cen pensji w ogóle tak i kosztów tak. pracy, no to jest, jeszcze można powiedzieć, że trzymają się ziemi te ceny. Dokładnie. Tak, ale jeżeli ktoś dostanie podwyżkę, nie wiem, 10%, czyli tak. na przykład 400 zł, a ceny pójdą 10% o 40 tysięcy, tak to on już mówi, że już jest dramat. To jest prawda. A nie rozumie, że to tak działa. Tak, chociaż rzeczywiście mamy do czynienia na rynku mieszkaniowym z zakupem, który jak badamy nabywców, to pytając o wizerunek deweloperów, mieliśmy takie badanie przez Otodom przeprowadzone, to tam przy pytaniu o tym, jak traktujesz zakup mieszkania, ludzie odpowiadają, to jest jedna z najważniejszych transakcji w moim życiu. I zakup mieszkania jest traktowany niezwykle poważnie. Oczywiście, że jakbyśmy wyłączyli grupę inwestorów, prawda, to dla nich to jest po prostu towar. No. Towar. To jest kolejna rzecz, którą kupują. Natomiast no, nie mamy masy takich ludzi, którzy mogą pozwolić sobie na tego typu transakcje, inwestycje. Większość jednak kupuje mieszkanie z myślą o tym, że może już nie na całe życie, raczej na 6-7 lat, ale że to jest miejsce, w którym ja będę mieszkał, ja się z nim wiążę emocjonalnie. Dlatego podejmujemy decyzję i nadal powinniśmy, bo to była nienormalna sytuacja w 2020-2021 roku, kiedy ludzie podejmowali decyzję o zakupie wydaniu bardzo dużej kwoty pieniędzy w ciągu kilku tygodni w znaczeniu 3-4. I w strachu, że będzie... Że jeszcze, zaraz, tak, że zniknie jeszcze... mieszkanie i do tego jeszcze będzie droższe. A nie wydaje ci się, że to jest jakby... Ja mam taką teorię, że to jest taki, że zaatakował taki skumulowany popyt tak. i on po prostu uderzył z taką siłą, że ceny wzrosły bardziej niż jakby tego, tej kumulacji nie było. Tak jakby. Robiliśmy, jeszcze pracując w JLL-u, patrząc na te wykresy, które nam pokazywały, jak spadł popyt w tym okresie, o którym mówiliśmy, ten marzec, kwiecień, prawda, maj, tak. to był popyt, który się bardzo ładnie, to podręcznikowo odłożył. Tak. Spadła sprzedaż, popyt się nie wycofał, popyt po prostu przeszedł do tej pozycji i oczekuje. Tak. Ale zaraz po okresie, w którym nastąpiło odblokowanie, my byliśmy przekonani, że pandemia okej, ale musimy dalej żyć i nie ma alternatywy dla trzymania tak. pieniędzy na rachunku. Ten popyt się po prostu w decyzji odblokował, a dało to efekt w postaci po prostu zwielokrotnionej sprzedaży, która się odłożyła w dwóch, trzech miesiącach zatrzymania. Czy to nie jest tak, że się odłożyła, plus jeszcze dołożyła się taka kula śnieżna, która zaczepiła resztę i powiedziała, ceny idą w górę, kupujmy, póki jeszcze są niskie. Tak jest. I jeszcze była, nie wiem, czy pamiętasz, było takie jeszcze zagrożenie, mówiło się o tym, że czy banki wytrzymają to, czy pieniądze w bankach są bezpieczne. Teraz się o tym tak nie mówi, tak. ale ja sam się zastanawiałem, czy za chwilę nie będzie jakiś tam scenariusz cypryjski, że nie wtedy... będzie można wyciągnąć tak, pieniędzy, tak. będzie blokada tak, do pewnej teraz wysokości. Teraz się o tym nie mówi, ale wtedy tak. to było i wtedy ta nieruchomość była taka, no dobra, mam tą księgę, mam tak ten jest. Wpis i jakoś to czyli będzie. Bezpieczniejsze niż trzymanie pieniędzy, nawet trzymanie pieniędzy w banku przy tej sytuacji, która jest tak niepewna, no bo pandemia wydawała nam się absolutnie czymś niewyobrażalnym. To znaczy, jak można zamknąć wszystko, prawda?
dawna i nagle z takiego normalnego ruchu przejść do całkowitego bezruchu. Tak. Otóż okazało się, że można, ale to rzeczywiście wywołało w nas po pierwsze najpierw wstrzymanie, a potem zgodzę się z Tobą. No takie nakręcenie się niestety. To stopy niskie jeszcze, tak? Tak jest. To było i teraz już trochę porównałaś do tego poprzedniego kryzysu, bo robisz to już od wielu lat. Jakbyś mogła porównać jakby tą sytuację tak bezpośrednio do poprzednich takich zapaści, czy takich spadków sprzedaży. To coś teraz dzieje się, klasuje. Wiesz co, no naprawdę lubię ten wiersz Szymborskiej, z którego się dowiadujemy, że nic dwa razy się nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Można też powiedzieć, nie wejdziemy dwa razy do tej samej rzeki. To wszystko to jest to samo. I to prawda, mamy po drugiej stronie takich ludzi, którzy mówią, no tak, ale historia w zasadzie zatoczy to koło i będziemy w tym samym miejscu. Nie będziemy w tym samym miejscu. Przejdziemy spowolnienie, nie ma najmniejszych wątpliwości. Schodzimy na razie w sposób niezwykle taki cywilizowany i bezpieczny, z popytem i podażą niżej. Myślę, że ustabilizuje nam się rynek mieszkaniowy w znaczeniu rynku pierwotnego przede wszystkim na znacznie niższych poziomach niż to było wcześniej. W związku z tym będziemy mieli konsolidację, nie upadanie firm, tylko konsolidację na rynku mieszkaniowym i będziemy mieli sytuację, w której będziemy mieli mniej podmiotów budujących niż dotychczas. Większe firmy, tak? Większe firmy, tak. Dokładnie. Czy to jest dobre w długim okresie dla kupującego? To rozdrobnienie, jeśli chodzi o firmy deweloperskie, było dość ciekawe i dało nam rozwój nie tylko w największych miastach, ale również w mniejszych i to możemy stracić. Czy widać, żeby tu było podobieństwo w takiej zapaści? Mamy pewne niepokojące sygnały i one nie płyną z rynku mieszkaniowego. Mamy sytuację globalną polegającą na bardzo wysokim zadłużeniu państw i to jest rzecz, która nas troszeczkę upodabnia do poprzedniego kryzysu. Mianowicie mamy ogromny dług publiczny, który miał ratować kraje europejskie przed pandemią. Wpompowaliśmy ogromną kwotę pieniędzy. I teraz to jest pytanie, co my z tym zrobimy. Tak. I wpędziło nas to w inflację jeszcze większą. Tak jest, to jest jeden z podstawowych, trochę unikamy tego tematu, ale to jest jeden z podstawowych powodów naszej inflacji. No właśnie, i teraz co mogą z tym zrobić? To są już takie teorie spiskowe i hipotezy, bo to jest bardzo trudne. No, teraz zakręcają ten kurek, prawda? Gdzieś tam widać to zakręcanie, ale ostatecznie może być tak, że na przykład zmieni się system finansowy, tak? Zastanawiam się, w jakim kierunku to może pójść. Wydaje mi się, że rozwiązanie jest z kategorii jeszcze go nie widzieliśmy do tej pory jednak, że to nie jest tak, że możemy powiedzieć, no widzieliśmy to 10 lat temu, to teraz to się powtórzy. Otóż nic się nie powtórzy. Tutaj porzuciłabym tą myśl, że to się powtórzy. Natomiast no, pytanie, czasami ktoś mówi, co mnie obchodzi dług publiczny? To jest twój dług i twoich dzieci. Tak. I różnica jest taka, że jeszcze, bo to jest ciekawa rzecz, przy tych stopach procentowych niskich, które były, to obsługa długu publicznego, gdybyśmy powiedzieli, no ona była na poziomie powiedzmy 40 miliardów, mówię o samej Polsce. Samo podnoszenie stóp procentowych i to, co się dzieje na rynku długu i inflacji, oznacza, że sama obsługa długu, który nie rósł w tym czasie, jeśli o nas chodzi, samo obsługiwanie tego długu jest dwukrotnie droższe, wyższe dla nas. W związku z tym nie można mówić, że to jest to samo, co było pół roku temu. No i teraz pytanie o rozwiązanie. Po pierwsze, musi nastąpić jakaś stabilizacja i rozwiązanie na Ukrainie. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że wiadomo, że to wpływa na ten drugi czynnik, który podnosi nam inflację, czyli i na po prostu na ceny nośników energii, prawda? I tu ja nie widzę, ani nie jestem fachowcem, ale trochę nie widzę rozwiązania, prawdę mówiąc. Nie wiem, co się może wydarzyć. Natomiast radziłabym i myślę o sobie również w takich kategoriach, że to jest taki moment, że chyba jednak musimy się na pewien czas wstrzymać z szaleństwem, wstrzymać z pewną konsumpcją, do której się przyzwyczailiśmy
I to jest pewne. Natomiast jakie rozwiązania zastosują państwa, Unia Europejska? To już tego nie wiemy. Nie wiemy, naprawdę. Naprawdę nie wiemy. Ciekawe bardzo to, co mówisz, jakby daje do myślenia i pokazuje jakby taki szerszy kontekst tej sytuacji dla osób, które się zastanawiają, jakby co robić w tym. Na pewno ja też jestem, zgadzam się z Tobą tutaj, też jestem tego zdania, że ten, kto ma dzisiaj majątek, to dzisiaj raczej ta wartość będzie jego utrzymana. Ale jeszcze mam ostatnie pytanie. A to, czy badałaś to albo orientujesz się, jak, bo straszą na nas od wielu lat tym podatkiem katastralnym. Tak. I jak to może wpłynąć na ewentualnie ceny mieszkań, prawda? Czyli jakby był wprowadzony. Oczywiście zależy od jego wysokości, ale czy to może jakoś zmienić rynek nieruchomości, czy zastopować jakby kupowanie mieszkań, czy jakby jak to może wpłynąć? To znaczy, podatek katastralny rzeczywiście to taka opowieść, prawda, taka legenda miejska tak, w zasadzie. Yeti. Jest takie Yeti. Wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje, tylko nikt tego nie widział. W Polsce ten kłopot polega na tym, że najpierw musi być ten prawny kataster, czyli musi być ta jasność co do tego, co do kogo należy, jak to dzielimy i tak dalej. Ja słyszałem, że już jakby te systemy już są przygotowywane do tego, już tam jest taka opcja w ogóle katastru. Tak. I najbardziej takim, znając sektor finansów publicznych, bo ja przez wiele lat zajmowałam się po prostu finansami publicznymi, dawno temu od tego zaczynałam, 10 lat uczyłam na uczelni, na Uniwersytecie Finansów Publicznych, wiem, że to, co najczęściej wpływa, najsilniej wpływa na rządzących, na zmianę, co wywołuje w nich konieczność wprowadzenia, potrzebę wprowadzenia jakiegoś podatku, to są kłopoty finansowe w budżecie państwa. Ale czy ich nie mamy teraz? No właśnie, i w związku z tym, tak, mieliśmy pewne, ale ostatnie lata były dość dobre jednak. My nie mieliśmy rosnącego deficytu w budżecie państwa, natomiast w tej chwili przed nami są naprawdę trudne lata. Mam nadzieję, że nie 7, tylko ze 3-4. Czy to jest moment, w którym przy odpowiednim przygotowaniu katastru prawnego jest możliwe wprowadzenie podatku katastralnego? Uważam, że tak. Uważam, że tak. Ale to na pewno nie będzie w tym ani w przyszłym roku, prawda? Nie, bo absolutnie. Wybory idą. Tak. Czyli co, obstawiamy 2024 w realizacji 2025 na przykład. Być może, ale teraz spójrzmy na to, bo ja też analizuję trochę inne rynki zagraniczne, gdzie podatek jest od wielu lat. I na przykład w Stanach niektórzy płacą po 30 tysięcy dolarów rocznie za podatek od mieszkania do domu. I żyją w tych domach, tak? Tak i, jest. I ich na to stać, albo no, też się płaci po prostu 1-2% w skali roku od wartości. I te rynki są stabilne. Tak, to prawda. Tu istotą jest nie to, czy to jest podatek, który szczególnie uderzy, tylko to, czego my się obawiamy i to, co nas najbardziej dotyka i co budzi nasze lęki, to jest zmiana. Niewysoki stan, my się przyzwyczajamy do jakiegoś nowego stanu, prawda? Jeżeli mamy czas na oswojenie, to jesteśmy w stanie się oswoić, no niestety na przykład z najgorszym. No tak, właśnie. Jesteśmy taką żabką gotowa na powrót. Tak jest, jak byle nas tylko powoli podgrzewać, prawda? Tak. To już damy radę. I taka jest prawda o nas. Jednocześnie jesteśmy coraz bardziej rzeczywiście obywatelscy w znaczeniu rozumienia swoich praw i tego, czego chcemy. Czy można się spodziewać, że się zgodzimy na podatek katastralny? Oczywiście, że tak, ale przy likwidacji podatku od nieruchomości. No coś za coś. I teraz uwaga, tu mamy swoich sojuszników. Znaczy, mamy pytanie, czy samorządy będą sojusznikami? Czy będą po tej samej stronie? Tak jest. Po której stronie znajdzie się samorząd? Kto zyska? Po co wprowadzony zostałby podatek katastralny? Jak wprowadzany, to tylko centralnie. Tak. Czyli musi pójść od góry. Tak. W sensie z poziomu Sejmu. Tak? No i czy wyobrażamy sobie, że państwo, tak jak je teraz widzimy, rząd, jest w stanie znaleźć rozwiązanie, przeprowadzić bardzo trudne rozwiązanie po to, żeby samorząd zyskał raczej... Nie, żeby pieniądze szły do budżetu państwa. A podatek od nieruchomości zasila do tej pory budżety lokalne, dokładnie. Prawda? Więc pytanie, kto byłby beneficjentem, kto by na tym zyskał? Ten, kto by zyskał, będzie zainteresowany zmianą. Ja na razie nie widzę wystarczającego lobby do tego,
żeby jakby przegłosowało takie rozwiązania. Ale wystarczy, że zrobią tych dużych, którzy mają dziesiątki mieszkań, a później będą podłączali pomalutku. Ale do tego nie trzeba katastru. Mhm. Do tego wystarczą podatki od posiadania drugiego, trzeciego, piątego i dziesiątego mieszkania. Czyli jakby zrobić tylko jedno z aneks do umowy, tak jest. Było w filmie, ale albo zmianę po prostu ustawy. I tak. Ja dzisiaj widzę, że ja dostałem wezwanie za kilka lat wstecz za to, że spółka była właścicielem nieruchomości, ale nie wykonywała w niej działalności, tylko była posiadaczem i użytkownikiem. I jak robię to już od parunastu lat, to płaciliśmy normalnie podatek w stawce mieszkalnej, a dzisiaj są jak za komercję. Rozumiem. Jakby tam była galeria handlowa. Jakbyś prowadził rzeczywiście realną działalność gospodarczą. I teraz jakby widać, że ewidentnie samorządy szukają pieniędzy, bo brakuje. Natomiast to nie jest zgodne z prawem, bo są wyroki, które mówią o tym, że jak to jest towar, to nie wolno, prawda, tego robić. I tutaj mamy taką sytuację, to jest ta sytuacja, chyba od tego zaczęliśmy, od tej skłonności do ryzyka. No, ty się nie obawiasz takich trudności, prawda, które się pojawiają. To jest po prostu, to są trudności prowadzenia działalności gospodarczej. Ryzyka prawne, ryzyka administracyjne, to są normalne rzeczy. W Polsce już jesteśmy z tym nauczeni żyć, tak? Dokładnie. Przyjechał jest ktoś jednak z normalnego kraju, w ostatnim czasie taka grupa ludzi była, inwestorów, którzy kupili tylko dlatego, że nie chcieli, żeby ich pieniądze traciły wartość. I oni żyją w pewnej niepewności i takim zastanowieniu, co się stanie, bo oni nie chcieli kupić po to, żeby rozwiązywać problemy. Oni chcieli kupić, żeby przechować wartość swoich oszczędności. I do tej pory nieruchomości im to dawały. I jeszcze jest szansa, że będą dawały, tak? Mam nadzieję, że tak bo będzie. Bo dzisiaj jak ktoś ma duże pieniądze, no to nie ma alternatyw tak naprawdę za bardzo, tak? Tak, chociaż ryzyko rzeczywiście jest znacznie większe niż 2 lata temu, no bo wydarzyły się rzeczy nazywane dość powszechnie. A co będzie przed nami, to myślę, że spotkamy się za pół roku przynajmniej, albo za parę miesięcy i o tym porozmawiamy, bo jeszcze dzisiaj nie wiemy, co będzie jutro. Także nie mamy pojęcia na mało, co będzie jutro, co będzie za 2 miesiące, jakie wyjdą wyniki sprzedaży na tym rynku po czerwcu i w jakim nastroju będą deweloperzy. Pod koniec roku to się będzie ładnie klarowało. Także Kasia, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, bardzo dużo ciekawych informacji, także dzięki wielkie. Dzięki. Cześć. Cześć.